Grzegorz Żądło, witam Państwa w piątek 17 listopada i zapraszam na główne wydanie informacji. Jastrzębie-Zdrój będzie kolejnym miastem w województwie śląskim, w którym komunikacja miejska będzie bezpłatna. Z darmowych przejazdów będą mogli skorzystać tylko mieszkańcy, którzy wyrobią specjalną kartę. Nowe zasady podróżowania mają obowiązywać od stycznia 2024 roku. Już wcześniej wprowadzenie bezpłatnej komunikacji zapowiedziały Racibórz i Miasteczko Śląskie. Fatima Orlińska. Do tej pory bezpłatnie z komunikacji miejskiej mogły korzystać w Jastrzębiu-Zdroju osoby do 18 roku życia, studenci i seniorzy od 70 roku życia. Teraz ten przywilej będzie dostępny dla wszystkich mieszkańców Jastrzębia, którzy rozliczają w tym mieście podatek dochodowy i nie mają żadnych zaległości podatkowych w stosunku do miasta. Do korzystania z bezpłatnych przejazdów upoważniała będzie karta Jastrzębianina. Wnioski o jej wyrobienie będą przyjmowane od 20 listopada. Na podstawie karty Jastrzębianina, która upoważni do bezpłatnego podróżowania, będzie można od stycznia podróżować komunikacją miejską w granicach miasta Jastrzębie-Zdrój. W granicach miasta, podkreślam, ponieważ jeśli ktoś będzie jechał komunikacją ponadgminną, czyli międzygminną, między na przykład Jastrzębiem Pawłowicami, czy Jastrzębiem Szaną, czy Rybnikiem, to na poszczególnych tych trasach pozostałych będzie już musiał kupić normalny bilet. Miasto w ten sposób chce zachęcać do przesiadania się z samochodów do autobusów. Chodzi nie tylko o mniejszy ruch w mieście, ale też o redukcję zanieczyszczeń pochodzących z transportu. No, cieszę się bardzo, chociaż ja pieszo chodzę, ale cieszę się. Niech wszyscy jeżdżą, jeżeli ja mogę, to niech inni też jeżdżą. Byłoby to super ułatwienie dla nas, bo jako mieszkańców mielibyśmy łatwiejszy ten przejazd, bo z tymi biletami to nie zawsze u kierowcy można kupić u kierowcy, ale tak trzeba te plakietki kupować i to takie jest troszkę kłopotliwe. No to kwestia pracy, nie? Jeżeli tak bym dojeżdżał, pracowałbym jakby w stałym miejscu, no to myślę, żebym jeździł autobusem, żaden problem, nie? Bo taniej na pewno, jak za darmo, no to też dużo oszczędza się przy tym. Miasto zapewnia, że pieniądze na darmową komunikację ma już zabezpieczone. Zwiększenie liczby osób uprawnionych do bezpłatnych przejazdów ma kosztować 2 miliony złotych rocznie. W związku z tym, że zmieniliśmy koszty rozliczenia też z innymi członkami Międzygminnego Związku Komunikacyjnego, to dla miasta jest opłacalne, czyli dopłata do tej komunikacji bezpłatnej dla mieszkańca to jest około 2 milionów złotych. W budżecie miasta mamy te środki zaplanowane. Budżet nam się zbilansował, choć jest deficytowy, natomiast w kieszeniach mieszkańców zostanie sporo pieniędzy. Jastrzębie-Zdrój jest kolejnym miastem po Miasteczku Śląskim i Raciborzu, które z początkiem 2024 roku wprowadzi bezpłatną komunikację dla swoich mieszkańców. Wprawdzie numer PESEL jest niepowtarzalny i przypisany tylko do jednego człowieka, ale kiedy nasz dowód znajdzie się w rękach niepowołanej osoby, to wykorzystanie przez nią naszego PESEL-u może przysporzyć wielu problemów. Od dzisiaj można ten numer zastrzec. Jak to zrobić i co to daje, o tym Paweł Jędrusik. Utrata danych osobowych mogła wiązać się dla wielu osób z poważnymi konsekwencjami, w tym także finansowymi. Jednak do tej pory nie dało się zastrzec numeru PESEL. Można było jedynie przyjść do Urzędu Miejskiego w naszym mieście i złożyć taki oto formularz, w którym informujemy o utracie dowodu osobistego. Teraz jednak to wszystko się zmienia, ponieważ numer PESEL można zastrzec. Będzie to można także zrobić przez aplikację w telefonie komórkowym mObywatel. Taka możliwość jest od dziś w każdym urzędzie gminy. Właśnie to w tym momencie uczyniłem. Dlaczego? Żeby być w takim bardziej, że tak powiem, spokojnym o swoje finanse, na przykład w banku. Tak, dzisiaj słyszałam. I co pani sądzi o tym pomyśle? No to jest bardzo dobry pomysł. Dlaczego? Dlatego, że nikt mi nie będzie się wtrąbalał do telefonu i tyle. Ale warto też pamiętać, że jeśli zastrzeżemy swój numer PESEL, to sami nie będziemy mogli na przykład wziąć kredytu. Oczywiście w każdej chwili można zmienić swoją decyzję, a zastrzec numer można w kilku różnych instytucjach. W placówce Poczty Polskiej, w banku czy w dowolnym urzędzie gminy. Dodatkowo od grudnia taka możliwość będzie w rządowej aplikacji mObywatel, dostępnej na telefonach komórkowych. Do tej pory, gdy ktoś zgubił ważne dokumenty, na przykład dowód osobisty, zgłaszał to na policję. Niesłusznie. U nas zgłaszamy tylko i wyłącznie takie przypadki, kiedy do utraty dokumentu doszło w wyniku przestępstwa. Ofiarą przestępstwa, gdy stracimy dowód osobisty, możemy stać się my sami. A jeśli komuś uda się na nas zaciągnąć kredyt lub pożyczkę, sprawa mocno się komplikuje. Gdyby to było takie proste, że powiemy bankowi, to nie my, a bank uzna w
porządku, to w takim razie my wszystkie nasze roszczenia względem Pana anulujemy, to tak naprawdę nie byłoby w ogóle tego rodzaju problemu. Zdaniem ekspertów od bezpieczeństwa taka zmiana jest potrzebna i powinna być wprowadzona już dawno. Nie oznacza to jednak, że z całą pewnością uchroni nas przed oszustwami. Ja nie twierdzę, że to jest nie do obejścia. To znaczy, jeśli ktoś pracuje długo w branży bezpieczeństwa, to wie, że wszystko jest do obejścia. Natomiast w momencie, kiedy staje się to 4 razy trudniejsze, no to jednak eliminuje to z rynku dużą liczbę przestępców. Warto też pamiętać, że obowiązek weryfikacji, czy numer PESEL jest zastrzeżony, wejdzie w życie dopiero 1 czerwca. Po ponad 1,5 roku tułaczki po ościennych miastach Opera Śląska w końcu wróciła do siebie, czyli do Bytomia. Zakończyła się gruntowna modernizacja wnętrza budynku. Pierwsi widzowie mogli już zobaczyć, jak wygląda wyremontowany obiekt. Paweł Jędrusik. To Opera Śląska jeszcze kilka miesięcy temu. Dziś to już zupełnie inny budynek, przynajmniej wewnątrz. Zmieniła się również akustyka. Zmiany są bardzo duże, bo przebudowie zostało poddanych prawie 6000 m2. Przechodząc przez próg opery, czuć, że jest się w innym, nowym budynku. Właściwie nowym, odnowionym, pięknym, czystym, przystosowanym do nowych warunków pracy, ze świetną akustyką. Modernizacja Opery Śląskiej rozpoczęła się w 2022 roku. Zmieniono tu m.in. widownię oraz foyer. Odtworzone zostały także historyczne złocenia. Przebudowaliśmy technologicznie całą naszą scenę. Oczywiście zaplecze, garderoby naszych solistów, chóru, orkiestry, przebudowany orkiestron, no i wszystkie nowinki techniczne i technologiczne, które można na tej scenie zmieścić. A to nie koniec zmian, bo pojawiła się również scena obrotowa, zapadnia i system wirtualnej akustyki. Bardzo oczekiwana inwestycja i myślę, że to jest bardzo ważna scena teatralna nie tylko w Bytomiu, ale myślę w regionie i w kraju. Uroczysta gala otwarcia sceny w Operze Śląskiej odbyła się 12 listopada. Możliwości techniczne dzisiejszej Opery Śląskiej są absolutnie międzynarodowe. Modernizacja budynku Opery Śląskiej kosztowała 62 miliony złotych. Właśnie rozpoczął się największy jarmark bożonarodzeniowy w regionie. Na katowickim rynku stanęło prawie 100 drewnianych budek wystawców ze świątecznymi przysmakami, ozdobami choinkowymi i upominkami. Są także koło młyńskie, karuzela wiedeńska, a gdy warunki pogodowe na to pozwolą, uruchomione zostanie lodowisko. Fatima Orlińska. W centrum jarmarku stanęła również 11-metrowa choinka, jednak na jej przystrojenie trzeba jeszcze chwilę poczekać. Natomiast od dziś można kupić świąteczne ozdoby, spróbować tradycyjnych przysmaków i wypić tradycyjnego grzańca. Pierwsze godziny jarmarku przyciągnęły sporo osób, które przyznają, że szukając upominków dla bliskich, powoli orientują się w cenach. A te bez zaskoczenia są wyższe niż w zeszłym roku. Są jednak niestety bardzo wysokie, bo kiedyś taka pompka kosztowała 30-40 zł i 90 zł. Duża różnica? Bardzo duża, to jest ponad 100%. Życie idzie do przodu i trzeba z tym żyć, pogodzić się i Coś mi się kupi, czegoś, na czym się zaoszczędzi i w końcu się kupi tę banieczkę upragnioną raz na rok, nie? Drogo. Dużo drożej niż w poprzednich latach? A ja nie wiem, ile było poprzednich, wie pani. Droższe są, no. Słodycze, przede wszystkim słodycze, nie? Jednak pomimo wciąż rosnących cen, jak przyznają odwiedzający jarmark, święta to święta i raz w roku można sobie pozwolić na większe wydatki. A w tym roku jest w czym wybierać, ponieważ stoisk wystawców jest więcej niż w latach poprzednich. Największym zainteresowaniem pierwszego dnia cieszyły się ozdoby choinkowe, szczególnie te nowoczesne, w Polsce jeszcze mało popularne. Ornamenty choinkowe personalizowane, czyli możemy dostosować te produkty do każdego, kogo tak naprawdę znamy. Możemy kupić coś rodzinie z jednym dzieckiem, dwójką, trójką, młodej parze, małym dzieciom, parze oczekujących dziecka albo takich, której dopiero co się urodziło. Wśród odwiedzających katowicki jarmark są też przyjezdni, którzy jeżdżą po Polsce, żeby zobaczyć właśnie takie miejsca. Z Wrocławia przyjechałem, żeby porównać sobie. No i jak? No jestem zadowolony. Czekam na spadnięcie zmroku, żeby zobaczyć, jak to będzie wyglądało po ciemku, ale wino testuję już teraz, żeby mieć pewność, że jest odpowiednio.
By faktycznie poczuć klimat nadchodzących świąt, odpowiednia powinna być również pogoda. Ta potrzebna jest także do uruchomienia lodowiska. To tylko jedna z atrakcji, którą Katowice przygotowały w tym roku. Ze wszystkich będzie można korzystać do 7 stycznia. Oprócz jednego koła, do którego mieszkańcy już mogli się przyzwyczaić, koła muńskiego, jest również drugie, nieco mniejsze, pewnie dla takich młodszych mieszkańców naszego miasta, którzy widząc to duże muńskie koło chcieli nim się przejechać, ale nie zawsze odważyliby się. Natomiast teraz na tym mniejszym kole będą mogli spróbować. Jest oczywiście karuzela wiktoriańska, która co roku cieszy się ogromną popularnością ze strony najmłodszych mieszkańców naszego miasta. Jest kolejka, która jeździ po całym terenie jarmarku. Pojawi się również manufaktura Świętego Mikołaja i Park Świateł. Jarmark do 23 grudnia będzie czynny od poniedziałku do czwartku w godzinach od 10 do 20, od piątku do niedzieli od 10 do 21. Taki był piątek w informacjach. Miłego weekendu i do zobaczenia w poniedziałek.